Odpowiedzią na odchodzenie od węgla ma być energia odnawialna. Jedną z głównych ról mają odegrać farmy wiatrowe na Bałtyku. Na Bałtyku Polska posiada jedne z najlepszych warunków do produkcji energii elektrycznej. Dlatego trzeba w nie inwestować, wskazuje wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Nie podejmując tych wyzwań inwestycyjnych, między innymi właśnie w energię produkowaną z farm wiatrowych na Bałtyku, zagrozilibyśmy i bezpieczeństwu, i konkurencyjności, bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności polskiej gospodarki. Zgodnie z założeniami, udział energii odnawialnej w polskiej energetyce ma do 2030 roku wynosić aż 21%. Jednym z takich źródeł mają być właśnie farmy wiatrowe na Bałtyku. Tam zakładamy rzeczywiście do roku 2040, że powstanie 11 gigawatów mocy zainstalowanej. Natomiast jak szacują eksperci, możemy do roku 2050 ten potencjał pomnożyć co najmniej dwukrotnie, a nawet prawie trzy, do 28 gigawatów. W tym momencie najważniejszym wyzwaniem jest konieczność wypracowania rozwiązań, które pozwolą na rozwój polskich firm, mogących świadczyć usługi i dostarczać rozwiązania techniczne w tym obszarze. Dodatkowo jest też sprawa finansowania inwestycji. Aby to zrealizować, to przede wszystkim musimy być sprawni organizacyjnie, ale także musimy posiadać zasoby i środki finansowe do tego. Tu oczekujemy, tak jak wspomniałem, wsparcia Unii Europejskiej, bo Unia Europejska oczekuje od Polski szybkiego odejścia od węgla. No, jeśli Unia tego oczekuje, to musi nam w tym pomóc. To właśnie przez unijne naciski jesteśmy na etapie planowania, jak bezpiecznie odejść od wydobywania węgla. Trwają rozmowy nad umową społeczną między rządem a górnikami. W 2049 roku ma zostać zamknięta ostatnia kopalnia w Polsce.